W galerii ProArte od potencjalnych świątecznych prezentów już uginają się ściany i półki. Dziś ruszył pierwszy taki w mieście świąteczny kiermasz sztuki. Od biżuterii przez ceramikę aż po dzieła znanych lokalnych twórców jak Hilary Gwizdała czy Klem Felchnerowski. Zaczynamy od 15 zł, a kończymy na tysiącach. Ale te za 15 zł są równie symbolicznym, ale bardzo pięknym prezentem pod choinkę. Świąteczny prezent można sprawić sobie nie wydając ani grosza. Wystarczy aparat fotograficzny i bogata wyobraźnia. Stowarzyszenie Moje Miasto ogłosiło konkurs na najciekawsze zdjęcie z tą oto choinką. Jak widać, są już pierwsze przymiarki. Tak, tylko hobbystycznie, ale chciałbym spróbować. Natomiast no siebie ja raczej fotogenicznie aż tak nie jestem, także staram się fotografować bardziej ciekawsze rzeczy. Czyli samą choinkę. Tak, na przykład. Fotografię z choinką wystarczy zamieścić na facebookowym profilu Stowarzyszenia Nasze Miasto. W nagrodę wycieczka do Pragi, kolacja w palmiarni albo wór słodyczy. Można zrobić właśnie tak naprawdę wszystko. To w sumie zależy od twórczości jakiejś tam radosnej danej osoby, która będzie to zdjęcie robiła. Świątecznie lada moment zrobi się również wokół choinki. Już w przyszłym tygodniu rusza świąteczny kiermasz rękodzieła i kulinariów. Przyjedzie rekordowa ilość wystawców. Rozgoszczą się tutaj na 70 stanowiskach. Przyjeżdżają ludzie nie tylko z Zielonej Góry, bo są i z Poznania, i ze Szczecina, i pan z wędlinami z Wilna przyjeżdża z wyrobami wędliniarskimi, także będzie można skosztować. Świąteczny kiermasz na zielonogórskiej Starówce już od wtorku.